Noc bardów w Starogardzie ma długą i bogatą tradycję. Te listopadowe spotkania z poezją śpiewaną zapoczątkował w 1992 roku znany bard i miłośnik swojej małej ojczyzny, Ryszard Rebelka. Ziarno ciszy posiewa, tak być musi, tak było, jest. W tym roku już po raz 25. Na jednej scenie spotkali się uznani w środowisku twórcy własnych interpretacji muzycznych, poetyckich tekstów, których często są autorami. Bardzo się cieszę, że Rysiu właśnie tknął tu ludzi, że warto, żeby być, śpiewać. Bo w końcu przypominam, że Rysiu Rebelka był tu ze Starogardu Gdańskiego, ale stanął obok Czesia Niemena, świętej pamięci, i był w pierwszej dziesiątce. A więc ten taki bodziec i myślę, jestem tego pewien, że ten Rychu u góry czuwa nad nami, nad Starogardem i nad Nocą Bardów. I z tego się cieszę. Po wysłuchaniu 13 uczestników konkursu publiczność w drodze głosowania wybrała 3 laureatów. Największe wrażenie na widzach zrobił występ Kamila Zaremskiego z zespołem Rekwiem. I dźwięki preludiów, i rozkosze dla ciał, spływają, giną jak łza. Panegiryk w ich wykonaniu, do którego słowa i muzykę napisał Kamil, wywołał prawdziwą salwę braw. Czuję się bardzo zaszczycony. Ciekawe jest to, że jak 2 lata temu na Nocy Bardów występowałem po raz pierwszy. Wtedy zajęliśmy miejsce 3. Rok temu miejsce 2. A w tym roku jest miejsce 1. Także myślę, że jest to dowód na to, że jednak możemy piąć się w górę. Zdobywca 2. miejsca Wiesław Chrzanowski wystąpił na scenie Nocy Bardów już po raz 2. Zaśpiewał m.in. utwór pod tytułem Każdy z nas, do którego sam napisał słowa, a muzykę skomponował wspólnie z zespołem The Safety Pin, który mu towarzyszył. Jest to naprawdę świetna impreza. Jest tutaj taki klimat, że ja już to tyle razy powtarzam, ta cisza jest tak wciągająca w ogóle, ta adrenalinka w ogóle. Ja jestem bardzo zadowolony, bo wskoczyliśmy z 3. miejsca na 2. Wiem, że to tak, te miejsca to może nie są tu takie ważne. Tak laureatem zostać to w ogóle jest tutaj coś fajnego. Także czy 3., czy 2., czy 1. na pewno jest to jakieś ważne. Ale cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo, jesteśmy zadowoleni. Odkryciem tegorocznej Nocy Bardów była zdobywczyni 3. miejsca aktorka Teatru Kuźnia Bracka Laura Stuba. Dla mnie w ogóle to jest bardzo duże zaskoczenie, bo był to tak jakby mój 2. debiut, ponieważ miałam już okazję występować solowo, ale to były takie moje delikatne początki, raczej nic takiego, po prostu no nie wierzyłam wcześniej w siebie, żebym po prostu była w jakiś sposób zauważona. A występ przed panią Stanisławą Celińską to jest dla mnie ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt. Cała trójka wystąpiła w sobotę 18 listopada na koncercie galowym. Myślę, że najlepszą laurką dla tego artystycznego wydarzenia są słuchacze i widzowie, którzy przychodzą tutaj bardzo chętnie. To setki mieszkańców miasta i nie tylko miasta, którzy specjalnie w ten listopadowy wieczór przyjeżdżają do Starogardu, aby wziąć udział w tej niezwykłej artystycznej uczcie. Noc Bardów to marka sama w sobie. Jego ukoronowaniem był występ wybitnej aktorki i charyzmatycznej piosenkarki Stanisławy Celińskiej. Była tak pozytywna energia i takie nastawienie emocjonalne, że nawet musiałam troszkę publiczność uspokoić, bo byli bardzo, bardzo podekscytowani. A pewne rzeczy, które śpiewam, pewne tematy, które chcę przekazać, wymagają spokoju, refleksji, także nawet musiałam uspokoić. Na scenie towarzyszył jej zespół muzyczny pod kierownictwem Macieja Muraszko. Czasami trzeba publiczność bardziej rozkręcić lub mniej, ale dzisiaj było bardzo, bardzo ciepło przyjęcie. 25. jubileuszowa Noc Bardów przeszła do historii jako wyjątkowa nie tylko za sprawą wykonawców, ale przede wszystkim magicznego klimatu, który udało się stworzyć organizatorowi. Jestem bardzo dumna z tego, że możemy kontynuować ideę Ryszarda Rebelki. Bardzo cieszę się z tego, że na naszej bardowskiej scenie gościmy tak utalentowaną młodzież ze Starogardu i okolic. I w wielkości jest.